Siemanko widzowie, w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Lucky Block Legends, czyli muszę niszczyć Lucky Blocki moim mieczem i dostaję za to jakąś nagrodę, jak z Lucky Blocka. O, dostałem 23 końsy. I czy te Lucky Blocki się czymś różnią, czy tylko kolorem? O, te dobra, te dostają gema i jest 237 gemów, okej. Okay. To jest OP Free Pet Pack za 45 minut gry, okej. Okay. Sezon pierwszy, trade'ów nie mam, UGC, spin, ale... Aha, jest szansa ze spina, okej. Okay. Ciekawe rozwiązanie. I coś czerwonego poleci? Potki albo gemy, jest potka na złoto i od razu mi ją użyło na 10 minut, no to niszczymy to. W sklepie coś mamy, Game Passy, a gdzie są potki? A, tu są potki, okej. Okay. Za gemy można kupować potki, dobra, dostałem ileś tam końców, tu jest jakiś ready, climb, climb, climb i climb, dobra, dostałem dużo gemów i tu jest jakieś jajko, bo to wygrałem z tego, ale dobra, chodźmy na jajka za 10 gemów, mogę 3 otworzyć? Mogę. Epicki, 2 epickie squirrely, 2% i dog, 4,5k i 5k, czym to się różni? No enchant, nie wiem, dobra, otwórzmy jeszcze jedno jajo, uncommon cat i 2 dogi. Ile mogę petów założyć? 6 petów mogę założyć. No i dobra, zniszczmy teraz coś takiego. Na hita, a to zwiększa mój damage. I dostałem dużo końców. Tu jest jakieś eventowe jajko. Otwórz 400 jajek albo zniszcz 50 bloków i można coś takiego. Wow, dobra. Free huge. Graj 3 godziny, zhaczuj 5000 jajek, zniszcz 1000 bloków. Niszczymy wszystko na hita. Jakieś lepsze nagrody będą. Jest jajko. I co to za jajko? Dog, common. Czyli chyba zwykły pet jakiś, nie? Tak, 3x4 to nie. Co tu mamy jeszcze? OPP za kaskę, to nie chcemy. A to dobra, widzowie, jak wszystko na hita ściągam. A i mogę kilka tych naraz otworzyć. Kasa, kasa. Poleci coś fajnego, tu jajko poleciało, tam jest jakiś kot. Potka na kasę kolejna poleciała, spoko, gemy. Czemu tak dużo gemów poleciało, a reszta to tak słabo leci? A co to jest? Fall Event. O, to nawet możemy mieć w następnym odcineczku, widzowie. Jeśli ten odcinek wam się spodoba, co to za tablica Robloxowa? Huge and giant pets are awarded one time per month, czyli raz na miesiąc są pety rozdawane. Czyli topka pewnie co miesiąc się odświeża. A dobra, otwieramy dalej. Znowu te dogi i nic kasy mi nie zwiększa. Dobra, to skraftujmy tego doga razy 194, niech ma. I nie chcę tych dogów. 94% szans mają, ej. Ktoś zhaczał giant king mushroom. Czy to jest z tego jajka? I nadajcie mi coś fajnego, mam potkę jeszcze jest w grze, razy 2 lag. O, jest Epic Squirrel, dobra. Ale dobra, widzowie, nie zostało nic innego niż dofarmić te 4000 kaski i iść na następną krainę. Dobra, widzowie, pofarmiłem trochę petów, jak widzicie mam tu jakiegoś Rainbow Peta z jajka od razu dostałem. 3 złote epiki, 1 złoty ten common, tu w ogóle jakieś jajko dropnąłem. Lucky blokowe, ale kupmy sobie krainę, aha, już kupiłem. I czym to się różni, są to jakieś inne nagrody? Albo więcej kasy po prostu będzie? Tak, więcej kasy, 4k z jednego tego, dobra. Boost Shop, co to jest? A, to jest to, co wcześniej widziałem w sklepie, to jest też w sklepie, dobra, to trochę bez sensu. I to chyba daje więcej kasy, nie? Te takie siedliska tutaj. I jest tutaj jajko lepsze, no ale wątpię, że to będą lepsze pety niż te, co można kupić za 10 gemów. No to otwórzmy sobie te tajemnicze jajko. Co to jest? Lucky Block Cut Event. I ma 10 tysięcy i nie jest taki słaby. Zakładamy go, gdzie on tu jest? Ej, ładny jest, ślicznie jest kotek. W ogóle mam potkę na laka, na super laka, na 2 godziny już mam na kasę. Tak lecą właśnie te potki. Więc to jest fajne, że tyle potek leci za darmo. To mi się podoba bardzo. I dobra, tu jeszcze eventowe jajko, 5 jajek mamy. Dobra, otwórzmy. Otworzyło mi 3 od razu. Event Evil Dog Arctic Wolf. I co jest lepsze? Arctic Wolf najgorszy i ten Event Dog trochę lepszy. A to ma tylko po 1000, to nie, to usuwamy. A mogę zrobić to auto delete'a? No to otwórzmy. 2 otworzę? 1. Co, otworzyłem wszystko? Nie, teraz otwieram. I znowu Arctic Wolf, więc lipa. Dobra. Free Pet Pack za 27 minut. Tu możemy zakręcić kółkiem. Tak, mam 2 spiny, dobra. A, bo tu jest medium za 2000 jajek i break 500 blok. Okej, mogą być nieskończone razy robione quest. No dobra, spinujemy. Bo tu jeszcze jest jakiś fajny giant pet do trafienia. Końsy. Dobra, mogą być końsy. Gemy dostałem, bo widziałem, że mi się zmieniła ilość gemów. Właśnie, no to lipa. Czy ja mam w ogóle jeszcze jakieś boosty? Super lucky. Posiadam lucky, double gems, double coins. Dobra, posiadam wszystko.
Więc bez sensu, żebym sobie kupował te podki, jak zaraz zniszczę czerwone skrzynki na następnej krainie albo tu i będę miał znowu pełno potek. Jakieś questa zrobiłem? Tak, zrobiłem dwa questy. Mamy level drugi, nagrody. Coin boost, luck boost, potem są gemiki. Tu na dole jest 8 jajek, sezon 1x i potem 3 jajka. Okej, okay. Nie no, to fajne nagrody są. A na końcu Huge Emerald Mian i Huge Emerald Dominus. To jest chyba jakiś poziom, te Emerald petów. Dobra, zbieramy te wszystkie podki, bo i tak ich mam pełno. No i widzowie, 8000 i lecimy na kolejną krainę. Dobra, długo nie musiałem czekać, 35000 jest, new area unlocked. I niszczymy, ile tutaj będę dostawał, czy są tu jakieś lepsze nagrody. Super lucky podka, dobra, czyli podki się nie zmieniają. Tu jest jakiś super duży lucky block, to niszczymy go oczywiście. Nawet nie wiem, ile HP mają, bo ja wszystko na hita niszczyłem. 44500, 50000 z tego dostałem, a ten jest jeszcze większy. Nie wiem, ile miał HP, ale na hita nie poszedł na pewno. No i 83000 mam już, widzowie, zaraz Vulcano. I potem jest Heaven, jakiś portal jest, okej. Okay. Te mają po 90000, oj, to już powoli brakuje mi trochę tej siły. Ale to dobrze, te pedy z tego eventu nie są takie OP, bo właśnie jakiś nowy gracz jak ja by mógł wejść i w sekundę zdominować gierkę. Ile to ma HP? 150, no to na 4-5 hitów potrzebuje, no. No i dobra, 135k jest, lecimy na Vulcano i tu już mają po 250000 siły, te lucky bloki. Czy jajko stąd kosztuje 100000? To jest huge pet pity, 606 na 200k, czy jak otworzy 200k jak tam gwarantowanego huge'a? Ej, to fajnie, odbierzmy sobie nagrodę, co mamy? Super luck boosta, okej. Okay. I czy mamy coś tu jeszcze na tej krainie nowego? Nic nie mamy. A na następnej coś będzie? Chyba też nie będzie, bo na tych petach coś pisze takie jak no enchant, więc gdzieś się musi je zenchantować, widzowie, ale może to dalej będzie dopiero do odblokowania. Tu w ogóle jakieś pety trafiłem. Dobra, tego nie chcę, bo to już i tak jest słabe. Dobra, widzę, mam 100k ponad wbite, otwórzmy jedno jajko i zobaczmy, czy te pety z tego jajka są lepsze. Stone Golem, rzadki. 4k ma i od razu złoty poleciał i ma tylko 4k, nie, no to nie otwieramy tych jajek, 100k zmarnowane. Jest teleport. Co to jest Event Wars? Fall Event, 5 tych ma, Neon World, Dino World. Okej, to mamy kilka światów, ale chodźmy na spawna. I widzowie, jak póki jeszcze mam te podki, wszystkie OP i czekam jeszcze tego petpaka, bo teraz zauważyłem, że to ma bilion powera, więc czekamy na to. To ja potwieram sobie te jajka i zostawię na epika. Zobaczymy, co poleci. Widzowie, dostałem powiadomienie, że spadł jakiś wielki lucky block. No i patrzcie, co to jest. To ma milion życia? Czemu pisze 1k? To na jakiś czas jest? Nie wiem, dobra. Póki to jest i to mogę bić, to ja to biję. Dobra, widzowie, jak niszczyłem tego lucky blocka, tego wielkiego, wyrzuciło mnie na jakiś publiczny serwer i zresetowało mi tego petpaka. Nie wiem, czy udało mi się zniszczyć tamtego wielkiego lucky blocka, ale wróciłem sobie nafarmić na niebo. Mamy niebo i jest tutaj portal. Czy ten portal coś potrzebuje? Chyba nie, no to wchodzimy. Potrzeba jednak 40 milionów, dobra. Tu już są dosyć mocarne te lucky bloki, 375 tysięcy. Zobaczmy, ile dostaniemy kasy. O, ze skrzyneczki, no 300 tysięcy, to nie jest tak źle. Tu zrobiliśmy wszystkie questy dzienne, nagrody gemy, podka. I trzeba czekać 2 godziny 8 minut, ale to już tego nie będę robił. Mamy spina, to zespinujmy sobie. Luck boost, ok. To idziemy na spawna. I widzowie, tak jeszcze przez chwilę sobie pootwieram te pety i zobaczymy, może coś fajnego poleci. No i dobra, widzę, zobaczmy sobie na sam koniec, co trafiłem. Dużo epików mamy, to fajnie. Jakiś shiny epic to jest chyba. 9000 ma i mam te dwa jajka, nie wiem kiedy ja je otworzyłem. Znowu lucky blocka. To może z tych lucky blocków mi poleci, albo z tego dużego lucky blocka, może jak go zniszczenie to dostałem. Może, nie wiem, nie mam pojęcia. Skraftujmy wszystko, tak chyba będzie najlepiej. I to jest rainbow i pewnie potem jest ten emerald, co? Dobra, ale on ma już 20 tysięcy, więc fajnie. Tego już usuńmy. Tu bym potrzebował jeszcze jednego złotego, żeby mieć drugiego rainbowa, ale dobra, już takie rzeczy będziemy robić w następnym odcinku. Ja sobie poczekam jeszcze na tego OP petpaka. A wam, widzowie, dziękuję za oglądanie. Jak się spodobał, stawcie łapeczkę w górę, komentarz oraz subika, jak nie subskrybuje. I widzimy się na następnym odcinku z tej gierki. Pa, pa.